Was bardzo, bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z córcią, która jest tutaj obok i obok będzie. Nie wiem, czy ją widzicie. O, teraz ją widać. Córcia nie chce być tutaj na wizji, także będzie obok. Dlaczego będzie obok? Ponieważ przychodzę do Was dzisiaj z tagiem, który spodobał mi się na kanale u wielu dziewczyn. Postanowiłam, że ja z przyjemnością też się w nim sprawdzę. Tak się nazywa jedno słowo. Just one. Także po prostu tylko jedno słowo, czyli będą zadawane mi pytania. Właśnie dlatego Oliwcia się podjęła, że będzie zadawać mi pytania. Pytań jest ile? 41. Pytań jest 41. Oli sobie pozapisywała je, spisała je po prostu na kartkę. Jest 41 i moim zadaniem jest po prostu odpowiadać na te pytania tylko jednym słowem, po prostu jednym słowem. Także jeżeli jesteście zainteresowane, chcecie wiedzieć, jak odpowiem na pytania, jakie będą moje odpowiedzi, to oczywiście zostańcie z nami i życzę Wam przyjemnego oglądania. Natomiast ja się już stresuję, bo bardzo trudno jest odpowiedzieć naprawdę jednym słowem na każde z pytań, ponieważ ja jestem gaduła i lubię gadać. Więc odpowiedzieć jednym słowem to jest po prostu graniczy z cudem, naprawdę, dlatego będę się spinała strasznie. Jeszcze pika mi bateria, także mam nadzieję, że mi nie padnie tutaj pamięć. Dobra, także jedziemy. Oli, tylko czytaj dość głośno pytanie. Gdzie jest twój telefon? Tutaj. Twój partner? Brak. Twoje włosy? Blond. Twoja mama? Kocham. Twoje tato? Kocham. Twój ulubiony przedmiot materialny? Aparat. Twój sen z zeszłej nocy? Ucieczka. Twój ulubiony napój? Kawa. Twój wymarzony samochód? Jeżdżący? Mój to auto. Pokój, w którym teraz jesteś. Salon. Twój ex. Zapomnienie. Twój strach. Pająk. Kim chciałabyś być za 10 lat? Sobą. Z kim spędziłaś ostatnią noc? Synek. Jaka nie jesteś? Niewierna. Jaka jest ostatnia rzecz, którą robiłaś przed tą, którą robisz teraz? Kawa. Co masz na sobie? Sportowo. Ulubiona książka? Grey. Ostatnia rzecz, którą jadłaś? Żywiecka. Twoje życie? Zakręcone. Twój nastrój? Zmienny. Twój przyjaciel? Lojalni. O czym teraz myślisz? Relaks. Co teraz robisz? Odpowiadam. Twoje lato? Odpoczynek. Co jest twoim TV? Film. Kiedy ostatni raz się śmiałaś? Teraz? Kiedy ostatni raz płakałaś? Wczoraj. Szkoła. Minęło? Czego teraz słuchasz? Pytania. Twoje ulubione zajęcia weekendowe? Shopping. Wymarzona praca? Psycholog. Twój komputer? HP. Za oknem? Ciemno. Piwo? Poproszę. Meksykańskie jedzenie. Tortilla? Tortilla? Zima. Lubię. Religia?
Wierzę. Wakacje. Chcę. W twoim łóżku. Przyjemnie. Miłość. Wierzę. Koniec! Koniec! Powiem wam, że to jest straszne. To jest po prostu straszne. Odpowiadać tylko jednym słowem. Jednym słowem. Wiecie, co to dla mnie znaczyło? Po prostu chciałam chociażby powiedzieć, nie wiem, dwuczłonowy jakiś wyraz w rodzaju nie pamiętam albo coś w tym rodzaju. Bo... No, a tu po prostu trzeba było powiedzieć tylko jedno słowo. Także mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnęłam. Oliwcie dziękuję oczywiście za czytanie pytań. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj czaskała dziwnych min, jak to robi zawsze. Zawsze jak przyglądam filmiki z nią, to po prostu mam taki ubaw nie z siebie, nie z tego, że gdzieś tam się z czymś pomylę, czy coś mi z ręki wypadnie, tylko z niej po prostu min, naprawdę, dopiero które potem dostrzegam po fakcie. Także dobre, a propos tego tagu, ja bardzo wam dziękuję za poświęconych kilka minut. Ja musiałam go w połowie przerwać, ponieważ skończyła mi się pamięć na karcie, ale szybciutko się naładowało, godzinkę odczekałam i do was wróciłam. Także mam nadzieję, że wam się ten tag i ten filmik podobał. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę łapkę w górę. I o co jeszcze proszę, proszę bardzo, subskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się oczywiście moje filmiki podobają i jeżeli chcecie zostać ze mną przy każdym nowym filmiku, bo jeżeli zasubskrybujecie oczywiście mój kanał, czyli klikniecie tutaj tą ikonkę, ten taki prostokącik czerwony z napisem subskrybuj, to będziecie na bieżąco po prostu z moimi wszystkimi nowymi filmami i ze mną. Także jeszcze raz ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Tak, to jest w ogóle papuga. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Życzę wam przemiłego wieczoru. Ja za chwilę zabieram się do kolejnego, jeszcze jednego filmiku dla was. I się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa! Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. Pa! Pa!